Co w sylwestrowy wieczór robić będą słupszczanie i czy mają jakiekolwiek noworoczne postanowienie do zrealizowania? Z tymi pytaniami musieli zmierzyć się napotkani na ulicy mieszkańcy miasta. Zapraszamy zatem na ostatni w tym roku odcinek Słupskiej Sądy Ulicznej, w której w roli przesłuchującego debiutuje Katarzyna Odrowska. Napić się jak wół, dużo alkoholu, wszystkiego dobrego i nie wiem, na placu zobaczyć wszystkie te racze dymne, świece, ognie sztuczne i wszystko jest zapisać w kalendarzu. Jak tam było i kiedy tak będzie, czy to będzie lepszy rok może, czy coś się stanie innego, jakieś niespodzianki będą, no ale to się wszystko może zmieni, no, ale... A czy ma pan zamiar spróbować bigosu noworocznego, wydawanego przez panią Martę Gessler? Oczywiście, jeśli zdążę. Dam radę. Jak dam radę, to pójdę, oczywiście. Bo nie wiadomo, to gdzie będzie. Nie jest czas podany. No to tam chyba będzie tam poczęstunek dobry. No to dobrze. Dziękuję bardzo. A proszę jeszcze powiedzieć, ma pan jakieś postanowienia noworoczne? Postanowienia noworoczne, że... Żeby ten rok był pomyślny, żeby nie było tam żadnych tam przekrętów, oszustw, żeby po prostu, że można było na grzyby chodzić tam, sobie pojechać latem, jak się tam gdzieś na weekend taki tam trochę pomyśleć, odpocząć gdzieś pojechać do rodziny, gdzieś w swojej strony, tam mieszkałem dawniej, na wiosce. A gdzie pan mieszka? Rzeczywiście, Koczuchowa jest. Pan Toś, gdzie będzie się bawił na Sylwestra? No powiedz, co będziesz. W domu z mamą, tak? W domu? A będziesz tańczył? Pewnie. I śpiewał? Super, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan zamierza spędzić Sylwestra w tym roku? To mów. Chory jestem i z tego nie będę nigdy się wybierał. A proszę mi odpowiedzieć, czy ma pan jakieś, na pytanie, czy ma pan jakieś postanowienia noworoczne? No mam. A zdradzić pan? Rzucić palenie. Jakie ma pani plany sylwestrowe? Oj, w tym roku niestety w domu. Ale w domu też potrafi być fajnie, czy już tam za pani... To znaczy się akurat w tym roku z mężem tylko, bo dzieci jadą na wesele do Ciechucinka. Córka idzie też z mężem do Adamka, także my w tym roku sami wyjątkowo, jak nigdy. Ale będzie wesoło, no będzie przyjemnie. Zawsze. A czy jakaś kreacja sylwestrowa? No zawsze jest, zawsze, nawet zeszłoroczna może być, także w domu na pewno jest. A może bigos noworoczny przy placu, na placu? No właśnie też tak namawiam męża, nie wiem jak się myśli, on nie lubi chodzić nigdzie, także po takich w życiu byliśmy raz na Placu Zwycięstwa zobaczyć, ale może się uda nie mówić, pójdziemy na pewno zobaczyć. Dobrze, jeszcze chciałam się zapytać, taki przełom roku, że jest dobry moment na postanowienia noworoczne. Czy ma pan jakieś postanowienia na przyszły rok? To znaczy się do takich jakichś konkretnych nie ma. Po prostu, żeby było zdrowo się nam żyło, spokojnie, w zgodzie, w rodzinie. Także to takie ogólne. A czy jakieś postanowienia z poprzednich lat udało się pani zrealizować? To znaczy się udało mi się. Udało mi się zaplanować, no wymarzyłam sobie, żeby dzieci dobrze się ułożyło im życie w tym roku, żeby wyszła za mąż córka, syn się ożenił, mam wnuczkę, także jestem zadowolona. Idziemy na Sylwestra gdzie? Żukowo. Koło Żukowa. Żukowa, to dzisiaj już jechaliśmy odwiedzić Słupsk. To będzie jakiś taki bal duży? Nie taki duży, ale... Koło 100 ludzi, nie więcej. Koło 100 osób, tak. Czy ma pan już przygotowaną kreację? Mam przygotowaną kreację, bardzo ładną. I to była kupiona... gdzie? Chyba z Kanady. Z Kanady. Bardzo ładna. A zdradzi pan, jak to wygląda? Piękna, długa, czarna, czarna. Klasyczna. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy mają państwo jakieś postanowienia noworoczne? Postanowienia? No właśnie.
Wszystko nam się udało. Ten rok był bardzo dobry dla nas. Także nie wiem, może nie ma nic takiego. Spokój, zadowolony człowiek. Tak. To jest najważniejsze. No. Tak. Dokładnie. Jak zamierzają panowie spędzić Sylwestra? Na placu jutro na placu zwycięstwa będzie pani, i jak ona się nazywa? Gessler. I będzie kapustkę ładnie gotować na dziku. Ładnie będzie. No. O 21:00 proszę przyjść na plac zwycięstwa. A czy słyszeli panowie o tym, że będzie prawdopodobnie bity rekord? Libanie i Zach. O, to nie słyszałem. Teraz dopiero od pani słyszałem. Teraz nie. O. Tylko wiedziałem, że będzie bigos zika o 21:00, tak? A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy ma pan jakieś postanowienia noworoczne? O, postanowienia noworoczne, tak. Cały rok jestem bez pracy, bez niczego. Może coś, pójdę do opieki, może pójdę opiekunce załatwię to. Nie ma czasu, nie ma. Udaję się do kurnika z dziewczyną. Super. Czy z przyjaciółmi też, czy to tylko jest? Tylko z dziewczyną. A proszę jeszcze powiedzieć, ma pan jakieś postanowienia noworoczne? Rzucanie palenia, ale nie wiadomo, czy się uda. A jakiekolwiek wcześniejsze postanowienia udało się pan zrealizować? No, raczej tak. Witać nowy rok razem z nowami nocą. Czy to będzie jakiś bal, czy jakaś domówka, czy tam przedziel? Będzie bal w domówce. Nie w tej słupskiej, ale w takiej wyjątkowej z artystami, z przyjaciółmi. Czy ma pan już przygotowane jakieś krajce? Mam maseczkę. To będzie obowiązkowe. Chcieliśmy się jeszcze zapytać o postanowienia noworoczne. To jest taki dobry moment na pan. Postanowienia to nie do końca są czasem realizowane, ale motywują. Tak, takie postanowienia są. To się rodzi przez cały ten rok, który mija. I chciałabym być otoczona przyjaciółmi, dać im więcej z siebie. Uważam, że właśnie takie wartości, które wynikają z człowieka, są najważniejsze. I przyjaciele, rodzina. I to jest takie moje postanowienie, że będę bliżej rodziny, bliżej przyjaciół, żeby dać im więcej siebie. Czy potrzebna do tego jakakolwiek puenta? Wydaje nam się, że absolutnie nie. Życzymy zatem wszystkim naszym widzom szampańskiej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego nowego roku.